Ostatni odcinek z naszej wyprawy na Shikoku. Wow! Ale mu długo zeszło na tym montażu. Opuszczamy dzisiaj Takamatsu i płyniemy promem na wyspę Naoshima, która jest znana jako centrum sztuki w tym regionie oraz dyni na wybrzeżu. Ostatni wschód słońca na Shikoku był przepiękny. Obudziliśmy się o świcie przy boisku, gdzie nocowaliśmy i... Przemek, co ty robisz w moim timelapsie? Mamy już ticket to? Ile kosztowały? 830. Bilet na rower i bilet za człowieka. Z drugiego będziemy jechać. Nasz prom już jest, wsiadamy i czeka nas 40-minutowy rejs na wyspę Naoshima. Rowery ustawiają się razem z samochodami. Nie ma problemu, żeby wjechać rowerem na taki prom. Panie, bardzo podekscytowane tym, że płyną na Naoshima. Na rowerze. Na rowerze, no. Jak to tak powiem? Tak, a to tak. Na prom. Czy są uchwyty na rowery jakieś? Nie ma. Dużo miejsca na samochody. Spokojnie kilkanaście od wejścia. Nie ma miejsc na zewnątrz i można wyjść? Nie, zapraszam. Ja nie chcę. Ale widoczki później poglądamy chyba, nie? Dwa tygodnie na Shikoku minęły za szybko. Przydałby się nam jeszcze tydzień na spokojniejsze zwiedzanie. Ale na wiosnę tego roku planujemy przejazd przez całą Japonię na rowerach, który zajmie prawdopodobnie ponad miesiąc. Na kanale pojawią się wtedy vlogi na bieżąco, już bez takiej obsuwy, oraz będą streamy na Twitchu na żywo z naszej wyprawy. Zapraszamy. To już jest Naoshima. Wow. A wyjdźmy na zewnątrz na chwilę chociaż. Wow. No widoki super na zewnątrz. Tylko gorąco. Ale tu ładnie. Ciaka muza. No to dotarliśmy już na wyspę Naoshima. Przejedziemy się teraz kawałeczek wokół niej. Zobaczymy tą czerwoną dynię, legendarną, znaną. Są te różne galerie, muzea chyba też. Nie wiem, czy będziemy gdzieś wchodzić. Zobaczymy. Piękną mamy dzisiaj pogodę, więc jest to idealny dzień, żeby troszeczkę pojeździć po Naoshimie. No, obudził się. Witamy na wyspie Naoshima. Jesteśmy. Czerwona dynia oczywiście robi furorę. Wszyscy od razu rzucili się do robienia zdjęć. Nie wiem, czemu Przemek twierdzi, że to jest cybula. No, to dynia, no jest dynia. No. Albo truszkawka. Nie wiem, jak wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, czy to jest cebula, czy truszkawka, czy dynia. No zrobiłem. Ta dynia w środku jest dość obszerna. Jecho jest niesamowite. Wow. Czy jakąś kawusię najpierw strzelimy z kawiarni, takiej hipsterskiej? O, tu muszą być hipsterskie kawiarnie. Zobaczmy ten zakaz. Czy nie, nigdy nie widziałem takiego zakazu. Spójrzcie na to, jest zakaz wspinania się na dynie. Please do not climb on the artwork. If you scratch or damage it, reparation will be sought. I w porcie od razu macie raz, dwa, trzy. Trzy wypożyczalnie rowerów od razu przed wami. Więc jeśli ktoś chce objechać wyspę na rowerze, to jest to chyba najlepszy środek transportu tutaj. Zobaczcie, jeden, dwa, trzy. Są wypożyczalnie, można wsiąść na rower, objechać wyspę. Ojej, zobaczcie, jaki kotek, super. To dla koci podróży. Renta Saikuru Fuchan. Oj. Jest strasznie gorąco, więc zatrzymaliśmy się na pyszne smoothie z arbuza. I pani tutaj z kawiarni mówi, że normalnie 80% turystów na Naoshimie to turyści z zagranicy. A teraz, ponieważ z powodu korony turyści z zagranicy nie przyjeżdżają, ruch turystyczny bardzo spadł i wynosi jakieś 30% tego, co było przed koroną, więc generalnie jest pusto.
koton lub rider. Może koszulkę Kochi sobie kupimy. Jest koszulka Kochi? Chyba wezmę, wiecie? Jak smudzi? Ojsi. Koszulka dla mnie. Albo dla Eko też przydałaby się. Mikazuki Shoten JP. Pani z kawiarni nam tłumaczy, gdzie możemy się wybrać na oglądanie ciekawych miejsc na Naosimie. Wygląda na to, że jest co robić. Jest dużo muzeów, galerii, takie stare domy przekształcone w projekty artystyczne. Więc można spędzić tutaj parę godzin spokojnie. Naosima stała się turystyczną perełką dzięki staraniom mieszkańców, którzy chcieli uchronić wyspę przed wyludnieniem i opuszczeniem. Nawiązano współpracę z firmą promującą edukację artystyczną Benesse, która zebrała różnych artystów, którzy tutaj chcieli tworzyć swoje dzieła. W latach 80. rozpoczęto projekt rewitalizacji wyspy, który rozsławił to miejsce na całą Japonię i świat. Najbardziej znaną z artystek jest Yayoi Kusama, której dzieła można podziwiać tutaj w przestrzeni publicznej. No właśnie, no to jest faktycznie parking. Wszyscy parkują. Muszę przyznać, że bardzo ładny parking rowerowy. Jeszcze takiego nie widziałem. Idziemy teraz do świątyni Go, gdzie jest projekt artystyczny stawiony. Zobaczymy, jak to wygląda. Kocia dyska. O. Wygląda to unikalnie, jak na świątynię Shinto. Wow. Ale konstrukcja. Muszę przyznać, że pierwszy raz widzę taką świątynię. Piękne, białe kamienie rozłożone przed ołtarzem, do którego prowadzą takie kryształowe schody. Wow. Przypominają trochę lód. Oczywiście to nie jest lód, bo się wszystko roztopiło. A wygląda to właśnie niesamowicie. Nie czuliśmy aż takiej ochoty, żeby w przepoconych ciuchach łazić po muzeach i galeriach sztuki. Jest tego tutaj trochę i pasjonaci sztuki nowoczesnej znajdą coś dla siebie na wyspie. Jest ona także po prostu piękna i można tutaj przyjemnie wypocząć. Klimatyczne też były stare domki przemienione w sklepiki i restauracje serwujące organiczne, bezglutenowegańskie, hipsterskie potrawy, które zachwycą każdego instagramera. Jest dynia, widać dynię. Kolejka pod nią jest. Na koniec podjechaliśmy pod znaną żółtą dynię Yayoi Kusamy. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie i żegnamy się z wami. Cała rodzinka. Mogliby poprosić, byśmy zrobili zdjęcie, nie? A tak będą mieli beznadziejne foto. Jest dynia. Jesteśmy. Jaka cukinia, dynia! Cebula. Cebula. W ogóle ty warzyw nie odróżniasz. Jeszcze tak to wygląda z bliska, macie. Jest dynia? Jest dynia. Przy pięknej plaży. Woda też wygląda na całkiem przyjemną. Szkoda, tutaj trochę wodorostów jest. Przemek w pracy.
Dynia fajnie, znaczy świetnie się komponuje z krajobrazem. Piękne niebieskie niebo teraz, wygląda to cudownie. Na tym pomoście tutaj. No zobaczcie, stał pewnie stary pomost, który był nieużywany. Postawili tą dynię od pani Kusama. I macie atrakcję turystyczną, do której zjeżdżają się ludzie z całego świata. Niesamowite, prawda? Ja to bym w ogóle na tej plaży się rozłożył. Ja też jestem zbudniki z pokrywy. Mamy gacie, nie? No mamy gacie. Mamy gacie, na rowerze. Tylko gdzie się przebrać, pytanie. Musimy znaleźć jakieś krzaki, żeby się przebrać. I zostajemy chyba, no. Trzeba odstać swoje, ale powiem wam, normalnie w sezonie tu pewnie jest o wiele więcej ludzi. A to jest kolejka na kilkadziesiąt metrów. No. Dobra, więc to jest artystyczna cebula według Przemka. I tym artystycznym, cebulowym akcentem po polsku zakończymy ten odcinek. Kończymy tego vloga. Cebulaki kończą vloga. Cebulaki kończą vloga. Mam nadzieję, że podoba wam się ta wycieczka po wyspie Naoshima. Myślę, że można tu spędzić spokojnie pół dnia albo cały dzień, jeśli ktoś jest fanem sztuki. Fanem sztuki to nawet dwa dni może. Kurde, ile tam jest jakichś muzeów, te wszystkie obiekty, Benesse. Tak, różne te pracownie artystyczne. Jest co oglądać, jest co robić. Przyjeżdżajcie już po koronie. Będzie dużo Chińczyków, ale może będzie fajnie. Nie, Chińczycy nie lubią sztuki. Ale przyjeżdżaj na pewno dla dyni, gwarantuję ci. Dla dyni będą przyjeżdżać, zrobić sobie dla fajną. Instagrama. Dla Instagrama, tak. Dla ich chińskiego Instagrama, gwarantuję ci, że tu przyjeżdżają. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. To jest ostatni odcinek z Shikoku, z tej serii rowerowej. Mam nadzieję, że ona się podobała. Zostawcie lajka, suba. Tak. Dziękuję wszystkim wspierającym na Patronite, YouTubie oraz na Twitchu, bo dzięki wam właśnie powstała ta niesamowita seria z Shikoku. Do zobaczenia na kolejnej rowerowej wyprawie. Już wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami na tej wyprawie. Teraz będę pracował nad naszym albumem zdjęć z Shikoku, który mam nadzieję uda się wkrótce wydać. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.